Serdecznie Państwa witam, bardzo dziękuję, bo przyjechaliście, pokonaliście czasami bardzo, bardzo długie odległości. To oficjalne powitanie i moment otwarcia ważnego dla polskiej chirurgii wydarzenia pod nazwą Biennale Festiwalowe Workshop Chirurgia Ogólna, które odbyły się 22 i 23 listopada tego roku w Pałacu Romantycznym w Turznie. Sympozjum było dedykowane dla chirurgów oraz rezydentów chirurgicznych, którego głównym organizatorem była Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz sekcje wideochirurgii, przepuklin, chirurgii bariatrycznej i metabolicznej Towarzystwa Chirurgów Polskich. Jesteśmy pod wrażeniem, mówię tutaj o zarządzie głównym, jak te sekcje, które tutaj są reprezentowane, świetnie działają, ponieważ nowoczesne metody nauczania, nowoczesne metody takie jak filmy, takie jak tu są reprezentowane, następnie workshop i łączenie tego wszystkiego, czyli doświadczenie i przyszłość, stwarza ogromne szanse na to, żebyśmy się wszyscy rozwijali. Bardzo się cieszę, że Tadeusz, Piotr i Jacek cały czas w tym kierunku podążają. Dziękuję bardzo i zapraszam uczestników pierwszej sesji. Chcielibyśmy tą sesją i prezentowanymi filmami zachęcić Państwa i pokazać kluczowe aspekty operacji. Mamy ludzi, którzy reprezentują sekcję Towarzystwa Chirurgów Polskich. Jest sekcja bariatryczna z profesorem Przeligą, jest sekcja wideochirurgii z profesorem Myśliwcem i jest sekcja przepuklin z profesorem Śmietańskim oraz świetny organizator, profesor Tadeusz Wróblewski z Warszawy, który uwielbia organizować tego typu rzeczy. Muszę powiedzieć, że ja jestem pod wrażeniem tego, jak członkowie Towarzystwa Chirurgów Polskich chętnie przyjeżdżają. Ograniczone są tutaj miejsca, przyjechało 60 osób, zarówno młodych chirurgów, jak i doświadczonych, ażeby dalej rozwijać swoje możliwości. To właśnie biennale filmowe, inaczej workshop, jak nazwali to dwudniowe wydarzenie organizatorzy, jest dedykowane nie tylko dla rezydentów, ale dla wszystkich chirurgów pragnących pogłębić swoją wiedzę. To są albo kandydaci na chirurgów, czyli młodzi, albo są to już chirurdzy uformowani, którzy chcą zacząć jakąś nową procedurę, której do tej pory nie robili, nie wykonywali, chcą zacząć operować może w sposób bardziej nowoczesny, bardziej współczesny niż do tej pory. Na zasadzie takiej wymiany i jak gdyby skonfrontowania tego, co się robi samemu z tym, co inni robią. To jest niesłychanie ważne. Tego pasma tam w ogóle po prostu nie powinno być. Workshop filmowy to prezentacje, gdzie do uczestników przemawia obraz procedur. To prelekcje, pokazy filmów oraz dyskusja na temat powikłań i co najważniejsze, praktyczne wykorzystanie urządzeń stosowanych w chirurgii małoinwazyjnej. Istotne dla nas chirurgów są techniki operacyjne. Bo możemy opowiadać o tym, jak coś wykonujemy w ten czy w inny sposób, jednak jak przemawia obraz, to jest to najlepsze. Wszyscy, którzy tu przyjechali, to wiedzą, że zobaczą tą technikę, te nowe technologie i będą mogli potem zacząć robić albo zmodyfikować swoje dotychczasowe techniki, tak żeby tego chorego lepiej leczyć. Uszkodzenie jelita cienkiego. Ten skondensowany program workshopu w postaci zajęć z zakresu najpopularniejszych procedur w chirurgii ogólnej oparty został na filmach z udziałem najlepszych ekspertów w danej dziedzinie. Zdajemy sobie sprawę, że obraz przemawia jak tysiąc słów. W związku z tym prezentacja obrazu wideo nagranego podczas operacji na żywo stanowi świetny materiał instruktażowy do szkoleń młodych chirurgów i osób, które pragną zaznajomić się z nową techniką. Przedstawienie za pomocą edytowanego obrazu wideo, schematów, struktur anatomicznych, przebiegu poszczególnych tkanek, miejsc, na które trzeba uważać, żeby zachować kluczowe w tych operacjach bezpieczeństwo, powoduje, że można skupić się w czasie takiej prezentacji na tym, co jest faktycznie istotne i przez ten obraz wpłynąć na zachowania chirurgów w przyszłości. Później przychodzili na to, na workshopy, żeby ich uczyć kolejnych procedur laparoskopowych. Chirurdzy klasyczni, czyli tacy, którzy operują z dużych cięć, mogą się tutaj nauczyć chirurgii laparoskopowej, minimalnie inwazyjnej. Jednocześnie mogą zobaczyć, jakie są powikłania, jakie są możliwości zapobiegania tym powikłaniom i leczenia powikłań.
To jest jedna z najważniejszych rzeczy w chirurgii, żebyśmy antycypowali to, co może się stać złego. A dzięki takim pokazom, jak tutaj są produkowane i dzięki warsztatom, które się tu odbywają, chirurdzy nabywają dużej wprawy i mogą omijać pewne rafy, które się zdarzają w naszym życiu. I kolejny etap operacji. Szwy założone podłużnie, szwy założone poprzecznie, ponieważ szwy zakładamy w taki sposób, żeby te linie napięcia były jak najmniejsze. Ja pokazywałem zasady pewnej metody operacyjnej. Natomiast ta metoda jest stosowana przez nas od kilkunastu lat, zarówno w tych prostych przypadkach, jak również w bardzo skomplikowanych. Czyli operujemy pacjentów, którzy już byli uprzednio operowani raz, dwa, trzy, nawet czterokrotnie i którzy mieli nawrót tej choroby. Przepukliny są troszkę po macoszemu traktowane, natomiast proszę zwrócić uwagę, że to są setki tysięcy ludzi, których mijamy na co dzień na ulicy, którzy mają przepukliny. Olbrzymie przepukliny powłok jamy brzusznej, pooperacyjne, powypadkowe, nawrotowe powodują, że ci ludzie są kalekami na co dzień. Wykonanie takiej operacji i naprawa powłok daje im możliwość powrotu do normalnego, codziennego życia. Proszę zobaczcie, to jest prawa gałąź tętnicy wątrobowej, która idzie do wątroby, a idzie tak po pęcherzyku żółciowym, że chciałoby się ją od początku przeciąć i zaklipsować. A najczęściej te groźne powikłania zdarzają się u szczupłych młodych kobiet, bo ich główna droga żółciowa może być niewspółmiernej grubości. Dziękuję bardzo i będziemy jeszcze się za chwilę słyszeli i widzieli. Bardzo dziękujemy. Przejdźmy teraz do prezentacji czwartej. Muszę tylko powiedzieć, że bardzo gratuluję Piotrowi i sekcji wideochirurgii, gdyż dostanie takiego zjazdu IAS-u to jest wielkie wyróżnienie. I właśnie przyszedł ten czas na Polskę. Poproszę o trzecią prezentację. Faktycznie już po kilku wykładach tak naprawdę dnia dzisiejszego jest jakby możliwość zobaczenia tego, co nie zawsze możemy zrobić my ze względu na jakieś ograniczenia sprzętowe czy inny kierunek rozwoju naszej kliniki. Natomiast tutaj ta wymiana jest bardzo fajna, gdyż nie musimy oglądać całych operacji, całych opisów czytać, tylko mamy jakby najważniejsze clue wyciągnięte z tego i, że tak powiem, ten proces uczenia jest najbardziej efektywny, gdyż pokazuje się nam kluczowe momenty operacji, kluczowe pułapki danych operacji, jak tego uniknąć, co zrobić, jeśli jest jakaś nieprawidłowość. Próbujemy ją odprowadzić. Ciągniemy z jednej, nic. Ciągniemy z drugiej, również brak efektu. Mimo, że ten nóż harmoniczny zgrzewa i parzy tylko, będzie jak najbardziej punktowo, to jednak to spustoszenie na drogach żółciowych czyni. Nie wszystkie zabiegi, które możemy czytać w książkach i zobaczyć na portalach medycznych anglosaskich, możemy skonfrontować z naszymi polskimi chirurgami, naszymi polskimi kolegami, bo każdy ma inne doświadczenie. Przez to, że mamy chirurgię taką głęboką, jaką mamy w dzisiejszych czasach, nie wszystkie przypadki medyczne możemy zaobserwować we swoich szpitalach powiatowych lub szpitalach klinicznych, a kiedy się może zdarzyć się takie zdarzenie, że to, co zobaczymy na takich właśnie workshopach, zobaczymy u siebie w szpitalu powiatowym. To mnie skłoniło, że po prostu przyjechać na taki zjazd. Co zrobić, jeżeli do Państwa trafi taki chory, będziecie odoperować po 7 dniach od zabiegu? Oprócz filmów prezentowanych przez ekspertów, na stoiskach tematycznych odbyła się część praktyczna. 4096 na 2160 pikseli, czyli najwyższa rozdzielczość, jaka może być. Tu każdy uczestnik workshopu miał możliwość zapoznania się bezpośrednio ze sprzętem i materiałami prezentowanymi w sesjach filmowych. Bardzo dobrze, że jest tutaj ta część praktyczna, ponieważ pozwala też nam na doskonalenie naszych takich umiejętności codziennych, bo teoria jest ważna, ale no my głównie jesteśmy praktykami. Ta praktyka czyni nas dobrymi chirurgami, jeżeli to dobrze wszystko wykonujemy. Także cieszę się, że można praktycznie też poćwiczyć, co właśnie tutaj robimy z kolegami. Właśnie widzę, bardzo skupiony jest Pan na czym? Szycie wewnątrz brzucha sposobem laparoskopowym. Zakładanie szwów nie jest to wbrew pozorom łatwe.
tak jak Pan mówi, trzeba się skupić i no, trzeba ćwiczyć jeszcze raz, ćwiczyć i to dopiero wchodzi w krew, jak to ćwiczenie jest długie, kompletne, wtedy możemy dobrze i bezpiecznie czuć się w środku brzucha. To są trenażery laparoskopowe. Obecnie tutaj uczestnicy kursu uczą się szycia na trenażera, która jest podstawą laparoskopii oraz manipulacji narządami, które są wewnątrz pacjenta po to, żeby mieć całą wizję tego, co jest w środku, ale przede wszystkim szycia, bo to jest podstawa wszelkich kolejnych kroków chirurga. Przed chwilą byli Państwo na stoisku producenta sprzętu do laparoskopii. Tutaj mamy stoisko Peters Surgical, producenta szwów chirurgicznych, klipsów naczyniowych, siatek przepuklinowych. Damy możliwość młodym lekarzom spróbowania na trenażerach zarówno szycia laparoskopowego, jak i klipsowania naczyń, jak i fiksacji siatki zarówno szwami, jak i klejem tkankowym. Możemy zrobić sobie zespolenie z drugiej strony, nie ma problemu, okay? Po to, żeby tylko poczuć tą różnicę, bo po co jest ten elektryczny tak? Po co jest ten elektryczny napęd? Jesteśmy w dniu dzisiejszym tutaj, żeby przeszkolić lekarzy, rezydentów w zakresie szycia laparoskopowego, stąd trenażery do szycia laparoskopowego. Pokazujemy też najnowsze rozwiązanie w zakresie zamykania tkanek. Jest to bezwęzłowy system typu StrataFix, a dodatkowo również mechaniczne sposoby zamykania tkanki. Prezentujemy najnowsze staplery odpalane automatycznie, które wszystkim mają na celu polepszenie wyników klinicznych u pacjentów. Żeby wystrzelić, musi Pan odblokować blokadę czerwoną. Dla operatorów, którzy potem operują na sali operacyjnej, bardzo ważne jest, żeby mieli możliwość przećwiczenia produktów osobiście na tak naprawdę nieżywym materiale. To takie proste dość ćwiczenie wydawałoby się. Próbuję przeprowadzić sznurek przez wszystkie tutaj otworki po kolei. No, zdecydowanie lepiej wyćwiczyć pewne rzeczy w takich warunkach bezpiecznych, kiedy możemy, nie ma problemu takiego, że jak się pomylimy, to coś się złego wydarzy. Więc tutaj spokojnie można sobie pozwolić na wszelkie pomyłki, bezpiecznie przećwiczyć pewne rzeczy, żeby potem w warunkach już normalnie bloku operacyjnego nie mieć stresu. To wszystko robią Panie instrumentariuszki. Oczywiście podają, w ten sposób wygląda. Baxter jest liderem w dziedzinie innowacji i producentem pełnego portfolio komplementarnego środków hemostatycznych, uszczelniaczy i klejów tkankowych, które właśnie doktorzy używają śródoperacyjnie na bloku, nierzadko ratując życie pacjenta. Pokryjemy cieńszą warstwą leku tkankę. Chirurgia jest trudną dziedziną medycyny, a wyszkolenie chirurga to długi, wieloetapowy cykl edukacji. Dlatego tak ważny jest proces kształcenia i celowość organizowania tego rodzaju szkoleń połączonych z wideoprezentacją. Chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować wykładowcom, którzy włożyli wiele trudu w przygotowanie filmów, wykładów. Chcieliśmy wręczyć takie ryngrafy pamiątkowe tego workshopu. Za udział w workshopie każdy z uczestników otrzymał certyfikat oraz 11 punktów edukacyjnych przyznanych przez dziekana Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Chciałem też skorzystać z tej okazji i zaprosić pana doktora Marcina Morawskiego, który jest rezydentem w naszej klinice. Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku 10 lat.
wreszcie no, traktuję to trochę jako siostrzaną sekcję. Podczas Biennale Filmowego w Turnie odbyła się również wieczorna sesja specjalna i debata z udziałem prezesów sekcji wideochirurgii przepuklin oraz sekcji chirurgii bariatrycznej i metabolicznej Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz spotkanie z redaktorem naczelnym pisma Video Surgery. Jest notowane w indeksach światowych pismo Video Surgery, które jest jednym z naszych najlepszych pism chirurgicznych w Polsce. Pismo, które ma impact ponad 1,1,1,1,47. To jest bardzo, jak na nasze warunki i na pismo chirurgiczne, wysoki impact, który jest bardzo trudno badaniom klinicznym osiągnąć. Natomiast badania podstawowe to oczywiście to jest dla nich niska wartość, natomiast dla nas, dla klinicystów, jest to bardzo wysoka. I chcemy o tym powiedzieć, jak można publikować, jak polscy chirurdzy mogą zdobyć punkty Impact Factor, tak żeby swoją karierę naukową dalej kształtować, bo no, jest taka potrzeba. Tylko trzeba jeszcze ich wspomóc. Celem spotkania i debaty było m.in. szukanie nowych rozwiązań kształcenia chirurgów i sposobów zachęcania młodych lekarzy do zdobycia tej specjalności. Jak podkreślano, to bardzo ważne w obecnych czasach, ponieważ liczba chirurgów drastycznie maleje, a proces kształcenia w tej specjalności jest długi i trudny. Istnieje więc niebezpieczeństwo braku chirurgów w szpitalach. Chirurgów strasznie brakuje w Polsce, jest to deficytowa specjalność i tego typu szkolenia powodują, że ludzie pewniej się czują w swojej pracy, lepiej pracują, a ja jestem szczęśliwy jako prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich, że takie organizuje się tego typu przedsięwzięcia naukowo, medyczne, naprawdę super.